Pijany kierowca uciekł po kolizji i zatrzymał się na torach mazowieckie. Pijany kierowca uciekł po kolizji i zatrzymał się na torach. Po kolizji z innym autem jej sprawca zaczął uciekać. Świadkowie zdarzenia pojechali za nim. Ucieczka zakończyła się, gdy próbował przejechać przez tory. Wezwani na pomoc policjanci Sochaczewa Mazowieckie wstrzymali ruch pociągów i zatrzymali pijanego kierowcę. Rzeczniczka sochaczewskiej policji aspirant Agnieszka Dzik poinformowała w poniedziałek, że w piątek wieczorem policjanci dostali informację o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy Suzuki. Mężczyzna wjechał na tory kolejowe, a wówczas jego samochód zawiesił się na szynach i nie mógł zjechać. Mundurowi ustalili, że kierowca wcześniej brał udział w kolizji z innym pojazdem i uciekł z miejsca zdarzenia. Świadkami tego było małżeństwo z powiat sochaczewskiego. Mężczyzna i kobieta pojechali za Suzuki i zmusili jego kierowcę do zatrzymania pojazdu. Podczas próby odebrania kluczyków, kierowcy Suzuki udało się jednak odjechać. Chwilę później wjechał na tory i nie mógł usunąć z nich pojazdu, ponieważ zawiesił się na szynach, zrelacjonowała rzeczniczka. Dodała, że poinformowany o wszystkim dyżurny sochaczewskiej komendy policji natychmiast skontaktował się z dyżurnym ruchu kolejowego i przejazd pociągów został wstrzymany. Policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę. To mieszkaniec Sochaczewa, który prowadził auto pomimo sądowego zakazu. Był pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Jego samochód usunęła z torów straż pożarna, po czym przywrócono ruch pociągów. Sprawca zamieszania usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, mimo że obowiązywał go sądowy zakaz. Przyznał się do popełnionych przestępstw, które są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.